Cześć, witajcie, tu Greg w kolejnym odcinku Gry Generacji. Jest to także kolejny odcinek, w którym gramy w grę War Tales, wojenne opowieści. Kontynuujemy podróż naszą drużyną najemników. Tutaj jest mapka. No, jak widać, mamy do zrobienia te kółka fioletowe, oznaczają miejsce, gdzie jeszcze coś nam zostało do załatwienia. Tu mamy bogatą farmę. Musimy dołączyć do. Tu jest napisany opis do Izabew w bogatej farmie. No, spróbujemy się tam udać. Także idziemy. Po drodze oczywiście zwracam uwagę, no czasami właśnie idziemy, ale nie do końca w linii prostej, bo jeżeli coś się świeci, no to tutaj też zresztą. No, ale powiedzmy, że to już sobie daruję. Jeśli coś się świeci, to warto podejść i zebrać, a ogólnie rzecz biorąc, to już tak powoli się kieruję do tego naszego głównego miasta, bo trzeba trochę uzupełnić zapasy. Mogę zajrzeć tutaj do tej kopalni, może się coś ciekawego zrobiło. No właśnie, i tutaj mamy walkę. W tym miejscu osiedlili się dawni członkowie armii. Poplecznik łupieżca, spróbujemy. Teraz już nasza drużyna jest całkiem liczna. No, w kopalni to chyba jeszcze nie walczyłem. Co tutaj mamy? Tutaj mamy pochodnia na ziemi. Zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim jednostkom w zasięgu, a następnie roznieca ogień. Jeżeli ktoś tu przejdzie, to może zostać podpalony. Wrogowie są tutaj, chyba w liczbie 4 osób. No to jest zdecydowana moja przewaga tutaj liczebna. Przesunę łuczników do przodu. 6 osób i tutaj. Dobra. Zaczniemy standardowo od pani łuczniczki chyba. Tak. I ona wykona pierwszy strzał. Jeszcze pamiętajmy, że jeśli pod koniec tury obok jednostki znajdują się wrogowie, otrzymujecie jeden punkt odwagi. No, mogłaby troszeczkę podejść. Jest to ryzykowne, ale ona i tak już jest na tyle blisko, że niezależnie od tego, czy podejdzie, czy nie, prawdopodobnie będzie atakowana, więc dobrze, żeby już przynajmniej była blisko przeciwnika, to może dostanie ten bonus. I co? Strzelamy. To jest. On jeszcze odrzuca do tyłu dodatkowo ten strzał. No, to był całkowicie zdjęty został pancerz. I to jest dokładnie ta osoba, która ten poplecznik będzie zaraz próbował atakować, więc spróbujemy. Teraz Boria. Kto tu jeszcze? A tutaj coś jest czerwonego. Jakieś pole. Spadające kamienie zabiją każdą jednostkę, którą trafią, czyli stąd trzeba zdecydowanie uciekać. Konkretnie tu jest Greg. Nie wiem, czy nie zmarnowałem ruchu. Wcisnąłem spację przypadkowo, chyba dosyć. No trudno. Podejdziemy do tego obywatela. O, i siekniemy go standardowo. Co tu jeszcze mamy? Jak nawiązuje walką, to dostaje plus jeden odwagi. Okej. No i dostał ten punkt tutaj, punkt odwagi. A jeszcze dodatkowo może wpaść szał lub zadrwić. Ja wpadnę w szał sobie, może się uda. No, niewiele brakowało, żeby dobić tego bandziora. A, on mnie tutaj próbuje celować, ale podejrzewam, że on już zbyt wiele nie podziała tutaj. Żeby się upewnić, to go dziabniemy. To musiało, bo. No tak, mobilizację dostali wszyscy moi. Tutaj jeszcze dodatkowo podejdę i zwiążę walką tego poplecznika. Tutaj mamy kolejnego. Waldanganwila. Zastanawiam się, czy jest szansa tutaj tak uderzyć, żeby. No nic, spróbuję na ratunek mojej łuczniczce tutaj przejść. On
Ma spory zasięg, ale tylko jedną postać tutaj rąbnie. No, twardy jest ten poplecznik. Wytrzymał coś takiego? Szacunek. Sieknięcie. Hackert. Hackert lubi dobijać, więc umożliwimy mu to. Ciach. No tak, to nie było trudne. Jeszcze dodatkowo tutaj sobie zwiążę walką, żeby łupieżca nie chodził nigdzie za daleko. Ach, jeszcze tu jest ragika, albo ragica. A weźmiemy dwa ognie. Tu jest ten. To pochodnia, tylko że z nią trzeba uważać, z tą pochodnią. No, nieźle. Co jeszcze może zrobić? Odbicie. Ja włączę to odbicie, bo i tak mamy dwa punkty, a poza tym tutaj niestety ryzykuję. Na wprost stoi. Dobrze, ona się zastawiła teraz. I co? I to będzie pewnie teraz tura. Aha, on tutaj celuje. Tu spadają głazy. Dobrze, tam nikt nie stał. I nowa tura się zaczyna. Dobra, to tak, na pewno trzeba ragikom uciekać stąd. No, albo może tak, haker, zobaczymy, czy jest w stanie. Kto będzie pierwszy działał? Pierwszy będzie działał ten poplecznik. Dobra, to hakertem cios plecy. No, jeszcze wytrzymał. Trucizna. Kończymy. Spróbujemy ragiką dojechać obywatela. Dobrze, tutaj zagrożenie minęło. Tak, pozwala im pierzchnąć. Niech uciekają. I jest zwycięstwo. Łupimy. Dostaliśmy dwuręczny młot dezertera. I tutaj Gabet ma jakąś naprawę. Właśnie, muszę sobie kupić w mieście te surowce, bo niestety nie mam czym naprawiać. No i tu jest kopalnia jeszcze. Ja sobie wejdę do wyposażenia naszych ludków. Właśnie, czy ten młot, który właśnie zdobyłem, nie jest lepszy? Bo ja tutaj mam młot pordzewiały, młot dwuręczny, poziom drugi. On zadaje 7 obrażeń. No ten jest zdecydowanie lepszy. No i bardzo ładnie zdobyliśmy. O, nawet widać. Taki posrebrzany. Zdobyliśmy zdecydowanie lepszy oręż. To chyba będzie tyle, jeśli chodzi o nowe rzeczy. Teraz zobaczmy, czy. No właśnie, tutaj można wydobycie prowadzić. Ruda żelaza. Kto tu jest naszym górnikiem? Tu jest Gabet. Nasza łuczniczka jest przy okazji. Oj, tutaj trochę za wcześnie kliknąłem. Musi być zielone. Tak. 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 O, prawie dobrze. Jakieś tam punkty doświadczenia. Jeszcze raz Gabet. Łuczniczka jest jednocześnie górniczką. Łamie wszelkie stereotypy. No proszę, górnik, uczeń, tym staje się Gabet. Teraz wydobywając rudy, górnik może natrafić na kamienie szlachetne, czyli bardzo się opłaciło. Tu jeszcze jest ukryta ruda. No zobaczymy, czy się uda zdobyć jakiś kamień szlachetny. Dobra, było wykonane perfekcyjnie. Szafir! No to ładne! Ładna rzecz. Szafir, no proszę. Nadaje się do sprzedaży, nie myślę. Szafiry reprezentują spokój i łagodne usposobienie. Przesądni bogacze noszą je, aby odpędzić pecha. To jak będę bogaczem, to muszę koniecznie pamiętać o tym, żeby obnosić się z szafirami. Dobra, tutaj było dość udana sprawa. Tutaj coś jest. Kwiatki. A to ja nawet nie wiem, co to jest.
No dobra, jak już poszedłem, to sprawdzę. Miejsce ćwiczeń bractwa. Cóż to za bractwo? Tutaj chyba nie ma nic do złupienia. Wyłącznie można pogadać sobie z najemnym Zbirem Jugotem. Jeszcze go zbadam. Wygląda groźnie. Zobaczcie, jakie on ma dopiero halabardę. A, to jest buława nawet dwuręczna. Przywódca. No to ostrożnie z nim. Rozmawiamy. Jeśli któryś z waszych towarzyszy sobie nie radzi, spróbujcie nauczyć go nowych umiejętności. Możemy wam w tym pomóc. Oczywiście nie za darmo. Czyli mamy tutaj... można podciągnąć zdolności. I tu są co? Podręcznik celowania na przykład. One są dość drogie, bo kosztują te podręczniki wszystkie za 360 koron, to ja mam w ogóle 385 i jeszcze muszę płacę tam jakieś zaległe. No to na razie nie będę chyba kupował, ale w ogóle to jest tak. Nowa umiejętność celowanie, bieg, pierwsza pomoc, o to niezłe, drwina i gniew. To są te możliwości. Teraz tak, co ja to mogę sprzedać? Sprzedać łańcuchy, z tymi łańcuchami jeszcze poczekam. Tego on chyba nie chce akurat kupić ode mnie. Haczyk, hakskorny, naszyjnik z okiem. To sprzedajemy. Ozdoby, piłki turniejowe. Juki sprzedam, bo na razie to mam tylko jednego konika. Łachmana rolnika, to wszystkie łachmany posprzedajemy. Tabardy. Bardzo fajnie. Majcher. Dobra, co tam jeszcze? Węgiel. Z węglem jeszcze poczekam, bo tutaj widzę, że można będzie coś ulepszyć. To są materiały generalnie do wyrobu różnych rzeczy, więc mogą się jak najbardziej przydać. Gulasz z baraniny. Trochę ja go sprzedam, bo na razie i tak nie mam kucharza, więc to jeszcze może poczekać, a zawsze 60. No, już prawie dwukrotnie sobie zwiększyłem kasę bieżąco, więc truchło. Truchło sprzedam, to jest koszmar. Dziczyzna zostaje, wasola. Bursztyn, no właśnie, bursztyn to już jest konkret. Bursztyn poszedł i szmaragd. Też przedmiot luksusowy, rzadki. Pak, ciach, dobra. Troszeczkę posortuję sobie, na wszelki wypadek. No, dużo miejsca. No i teraz to nawet mógłbym ewentualnie kupić jakiś tam podręcznik, ale dobra, na razie to nie jest ważne, takie. Chyba. Ulepszenie, co tu tutaj możemy zrobić? Ekwipunek. Może zwiększyć poziom broni i ulepszyć jej atrybuty. Tylko niektóre wyjątkowe bronie mogą zostać ulepszone. Aha. Nie wiem, czy jestem w stanie teraz. Chyba muszę tak. Muszę spróbować do wyposażenia wyjąć jakąś wyjątkową broń. Tylko trudno powiedzieć, żebym ja miał wyjątkowy broń. Porzywiały topór zdecydowanie nie brzmi jak wyjątkowa broń. To jest chyba na razie najlepsza broń, jaką mam. Ten młot dwuręczny dezertera. To chociażby widać po cenie 45 koron. Większość tych broni tu przeglądam, kosztuje około 20. No, ten łuk jest też bardzo fajny. Łuk łupieszczy. Okazuje się, że to jest najlepsza rzecz, jaką mam. Dobra, na razie przeniosę do ekwipunku i zobaczymy, czy można go ulepszyć. No, coś nie o to chodziło chyba. A to nie wiem dlaczego. Myślałem, że mogę przenieść. Dobra, zakładam, że ponieważ jak klikam na ekwipunek, to znika mi to okno. Zakładam, że jakby coś było takiego rzadkiego, to on by się tutaj automatycznie pojawił, bo innego rozwiązania nie widzę. Skoro to znika, czyli nie skorzystamy tak naprawdę z żadnych usług tego pana, ale za to żeśmy dostali sporo kaski. Wychodzę stąd i teraz pytanie, czy przejdziemy tędy na dół. Zobaczymy. A, idziemy sobie, idziemy.
Powinni dać radę zejść tędy, ale okazuje się, że chyba nie potrafią tego zrobić. No nic, muszą wrócić. Tu już jest bogata farma, do której zdążam bardzo okrągłą drogą. Ciach, ciach, ciach. No. Aha, oni są senni. Dobra, pora rozbić obóz. Tutaj widzę jeszcze, że mam do wykorzystania ścieżki, czyli ścieżka wiedzy do takiego odkrywca, ponieważ zdobyłem pewnie kolejne miejsce. No, jeden punkcik. Dobra. I jesteśmy tutaj, czyli tak. Co my tu mamy? Monolit i potrzebujemy kogoś z umiejętnością Majsterkowicza, czyli Waldangvil. No i zobaczymy, czy on będzie w ogóle w stanie cokolwiek wykuć. O, coś tam zrobić jest w stanie. Kociołek na przykład. Kociołek to jest ta rzecz, która pozwala. No, pierwszy raz to stworzę, więc chyba warto. Dobra, stworzę. Pozwala przyrządzać pożywne posiłki, tylko że trzeba mieć kucharza. Wtedy spada o 2 dzienne zapotrzebowanie. No i fajnie. I tutaj dodatkowo poziom jako Majsterkowicza jest teraz praktykantem. Potrafi opanować schematy i tworzyć oraz ulepszać sprzęt obozowy poziom praktykanckiego. Fajnie. To zobaczmy, czy coś nowego w związku z tym może wykuwać. No, linę zawsze. Linę zawsze tworzymy. Ile się da. Zerknijmy sobie na wyposażenie. Haczyków mamy sporo, wytrychów mamy sporo, haków skalnych mamy sztuk jeden. To się specjalnie. Właśnie, czy. W sumie ani razu jeszcze nie wykorzystałem tego. Tylko że tak. Nie chcę tym razem zużyć wszystkich tych składników, ponieważ generalnie kieruję się do miasta. I myślę, że w mieście mogą mi się przydać te składniki tutaj do kowala na przykład. Teraz tak, spójrzmy, czy ktokolwiek z nas ma taką profesję, którą mógłbym zrezygnować. Tutaj mamy Majsterkowicza, tu mamy kowala, który tak naprawdę na razie ma zerowe doświadczenie. No to już jest niezłe doświadczenie, jeżeli chodzi o drwal. Złodziej, jest jakieś doświadczenie. Górnik, spore doświadczenie i rybak. Właśnie, z tym rybakiem to jest, ja w ogóle nie podoba mi się to łowienie ryb tutaj, więc. No i proszę bardzo, nowa profesja, kucharz. Przy okazji też jakiś punkcik wskoczył za Majsterkowicza. Tyle przedmiotów w warsztacie, coraz więcej było. Dobra, jest punkt, czyli jak widać warto cały czas wyrabiać różne rzeczy. Pana Walganwila zwolnimy, natomiast Hakerta przebranżowimy i on się stanie kucharzem. Znaczy bardzo bym chciał, żeby się stał kucharzem. Ale wyraźnie ma jakiś problem. Może tak, kliknę na niego i zobaczę, czy mogę mu wybrać. Tak, masz być kucharzem. O, teraz dopiero zaczął gotować i zobaczmy, co możemy zrobić. Na razie niewiele, czyli chleb potrafi, ale zawsze. Nawet 5 chlebów. Bochenek chleba z grubą skórką. Świetnie, przyrządził chleb. To na razie wszystko. No i tak jak się powiedziało, teraz to zapotrzebowanie spadło żywnościowe, więc chyba to będzie tyle i możemy, tutaj nic nie ma, raczej kradzionych rzeczy nie ma, ja nie kradnę, mędrca też na razie nie ma, uczonego znaczy się, no nie wiem jak stać się uczonym, ale tam trzeba odkryć taką
taką zdolność i tyle, no. Tak jak mniej więcej teraz tego kucharza odkryliśmy. Teraz tak, potrzebuję w związku z tym z obniżonymi 20. 20 było, nie 22, tylko teraz mam 20 sztuk jedzenia, jeden alkohol. Alkohol załatwiony. No właśnie, chleb bardzo pożywny za 4, ale weźmy te rzeczy, które się tutaj mogą szybciej zepsuć. Niewielkie kawałki dziczyzny, ciach, ciach, ciach. A jest za dużo trochę. Może by się dało, nie, bo wszystko jest tutaj parzyste. Wartości. Dobra, niech będzie. Aha, muszę ich zapłacić jeszcze. Zapłacić muszę 79, żeby byli zadowoleni. Tak, podczas tego odpoczynku płacę 79. Poziom zagrożenia średni. Zawsze coś tam może być, no ale trudno. I śpimy. Chyba się nic nie stało. Tak, wszyscy są szczęśliwi, zdobywają punkty wpływów. Szaleństwo. Ogólna radość. Teraz się zastanawiam, jak z tym kociołkiem, bo kiedy ostatnio zwijałem obóz, to kociołek mi po prostu zniknął. Teraz mam go w ekwipunku, no i zobaczymy, czy on przetrwa. Łączmy ekwipunek. Kociołek jest, dobra. Kociołek trzeba zabierać. A teraz pora w końcu na tą bogatą farmę odwiedzić. No. Farma, tym razem żadnych konopi chyba nie ma. Do wzięcia. Worek. Dziękuję wam najemnicy, obiecuję nigdy więcej nie kraść, mówi Rogus. Izabef powiedziała nam o schronieniu. To azyl, w którym wyrzutki, tak jak my, mogą żyć razem i pomagać sobie nawzajem. Tam zmierzamy. No i bardzo ładnie. Archemilla. Ach, dziękuję wam, dziękuję bardzo. Gdybym wiedziała, że jego przyjaciele to bandyci, a on stał się przestępcą, zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, by go powstrzymać. No i teraz rozmawiamy z samą Izabef. Dzięki za waszą pomoc. Podówczas werbunek uchodźców wydawał się dobrym pomysłem, ale z tego, że są zdesperowani, nie wynika, że staną się dobrymi złodziejami. Bez waszej pomocy mój błąd mógł drogo kosztować tę nieszczęsną duszę. Proszę, przyjmijcie to w imieniu naszego ludu. To niewiele, ale mam nadzieję, że nie rozczaruję zbytnio takich najemników jak wy. Dostanę tutaj kostkę mydła. Między innymi. No i 20 punktów, tak jakby z fabuły. Kostka mydła, nie mam, znaczy mam pojęcie, do czego służy generalnie kostka mydła, ale w tej grze, tu jest. Emanująca od czyściutkiego złodzieja wiosenna woń sprawia, że ofiary o nic go nie podejrzewają. Premia zmniejsza przyrost podejrzenia wobec kradzieży. Patrzcie, jakie ciekawe, czyli jak złodziej się pięknie umyje pachnącym mydełkiem, to wtedy go mniej czuć. No dobra, a teraz pora doprowadzić tych dobrych ludzi do schronienia, mówi Izabeth. Pogadam jeszcze, zobaczę, czy coś tu się zmieniło. To jest ten złodziej, który się nie mył, a przynajmniej nie używał mydełka. Dobra. Ok, czyli tutaj mamy to załatwione. Najważniejsze, że tutaj znakomicie pomogliście bandytom ocalić uchodźcę. Nie brzmi to za dobrze, ale trudno. Zerknięcie na mapę. Tu jest jakiś jeszcze chyba karawana kupiecka, pogadam z nimi. Jesteście bandytami, niczego nie mamy, jesteśmy tylko uchodźcami uciekającymi przed wojną edorańską. Proszę, puśćcie nas, błagam. A, ich możemy wesprzeć chlebem. No dobrze, tam wypiekłem tych chlebów, od razu zdobywam za to punkty wpływów. Fajnie. Och, tak bardzo dziękuję. No, spoko. I co? Tu jest nasze miasto, młot do wynajęcia. Ciągle nie znalazłem żadnego kowala. Jeśli podkowa pasuje, koni też nie kupuję, ale generalnie idę teraz w stronę, no właśnie w tą stronę. W stronę głównego miasta, z powrotem. Żeby idę, biegnę.
Po co traci czas? Dobra, żeby się nie zdyszeli za bardzo. I to już jest główne miasto, także piorunę tam dotarli. Znaczy jeszcze nie dotarli, ale... O, właśnie tu coś jest jeszcze. Żywokost. I teraz do miasta. Fajnie, jesteśmy w mieście. No to tak, po kolei. Najpierw warto będzie odebrać nagrodę, czyli idziemy do ratusza. Aha, to chyba akurat nie w ratuszu się nagrodę odbierało, tylko w karczmie. Bla, bla, bla. Panie burmistrz Gontrande nic nie mówi nowego. Chodziło o gospodę Biesiada Wędrowca. O! Tak, i tutaj jest pani emisariuszka. Odbierz nagrodę. I odbieramy nagrodę za 3 wykonane zlecenia. No to będzie sporo tej nagrody. 645 koron. Proszę bardzo. Zarobiliście na swoich misjach 645 koron. I tutaj od razu też jakiś punkt wskoczył na ścieżkach. Na ścieżkach sława. Aż tyle wpływu zyskaliśmy. Kolejny punkt. I możemy przejrzeć od razu, wyposażyć się w nowe zlecenia. Przejrzyjmy. Poziom trudności tu już jest wysoki, średni i 3 niskie. Zgodnie z życzeniem Bractwa Levanger z gangiem musi zginąć. Ok. Może ja już średnio bym wziął? Trochę mnie korci, ale... jeszcze się trochę boję. Następnym razem. Albo... raz się żyje. Nasze ziemie wyniszcza plaga szczurów. Nocami nie daje nam spać przeszywający pisk dobywający się z setek małych gardzieli. Co ciekawe, a i tak tu zmierzam, co ciekawe, to już jest poziom średni z tymi szczurami. No dobrze, więc bierzemy. Tutaj musimy dwa gangi znieść, a tutaj trzeba kogoś ostrzec. Weźmiemy to. W tą stronę. Trochę rozrzucone są te zlecenia. I weźmiemy to. Też w tamtą stronę. Więcej już nie mogę przyjąć, bo mogę mieć tylko 3 póki co zlecenia aktywne. W porządku. Zobaczmy. Tu jest gospodarz. Można sobie odpocząć, ale to nie ma sensu na razie odpoczywać. Zaśpiewać wciąż nie możemy. Handel. Placek jabłkowy to jest obowiązkowy zakup tutaj. Cudowny jest ten placek jabłkowy. Winiak. Ja muszę patrzeć. Z alkoholem jeszcze całkiem nieźle stoję. Chyba do sprzedania nic szczególnie nie mam w tej chwili. Ja wiem. Może to mydło? A dobra, mydło bardzo niewiele... waży, więc nie ma sensu. Nie wiem, czy ja w ogóle będę się bawił w kradzieże, ale jakoś tak nie leży mi to moralnie. Tutaj mamy najemników. Ewentualnie... stary topór dwuręczny. Wygląda groźnie. No, czy ja wiem... to tylko tak, zależy od cech, jakie wychowane przez dziki. Dziki? Siła woli większa od 3, gdy w obozie ma obok siebie dzika. No nie, to ciekawa cecha, prawda? Przyznacie chyba. Tu mamy informator, to później. Zawsze są 3 osoby tutaj. Może zbadam najpierw. Pewny siebie. O, siła woli większa 2. To jest wojownik. No a siła woli generalnie zwiększa trafienia krytyczne i morale. Bojownik jeszcze jeden. Zastanowię się. Tu mamy silnego i pracowitego włócznika. To jest fajne. To tego bym wziął, bo zobaczmy na nasz skład. Mamy tak, niszczyciela, mamy berserkera, mamy harpunnika. To już jest też włócznik chyba wyższego poziomu, tak naprawdę. Mamy fechmistrza, łowcę i zwiadowcę.
Także chyba ja się zdecyduję na tego Winrala. Porozmawiajmy z nim. Chcę zobaczyć świat, zanim się ustatkuje. No dobra, zapłacimy 60, wydamy 60 punktów wpływów i 120 koron. Ciach, towarzysze uznają go za przyjaznego. 8 osób już mamy. To jest nasz obywatel. Jak zwykle na początku jest. Może za wcześnie sprzedałem tam wcześniej te broń i tak dalej, bo on zaczyna oczywiście z zupełnej podstawy. Majstergowicza już mamy. Tutaj jeszcze mam punkty zdolności. Od razu. Kondycję mu podniesiemy. I specjalność. Jeśli pod koniec tury obok znajdują się wrogowie, niezaangażowana, bla bla bla, jak zabije wroga, bla bla bla, i obok sojusznika. Myślę, że to pierwsze wezmę. Heroiczna śmiałość. I teraz jeszcze dobrze byłoby mu wybrać profesję. Straciliśmy przed chwilą, że tak powiem, rybaka. O, jest alchemik też jeszcze ewentualnie. To na razie wezmę alchemika, bo chyba się zaraz przyda. Natomiast tu jeszcze jest informator, który nam dodaje takie ekstra zlecenia. I tu jest zlecenie tylko jedno, rzadkie. Ktoś potrzebuje pomocy w opuszczonej wieży. 50 punktów z wpływu, biorę to. Teraz coś mi nie wyszło. Kupić, dobra, ok. Wzięte i tutaj jest. No dobra, to mamy chyba tutaj załatwione wszystkie sprawy. W gospodzie teraz zajrzymy sobie do apteka, później na targ i kuźnia. Może zacznę od kuźni. W kuźni mamy mistrza Hulana, który naprawia pancerze. Ale przede wszystkim surowce. I te surowce można kupić za wszystko. To byłoby 100 koron. Zdecydowanie kupuję, bo surowce są po prostu bardzo ważne. Plus on jeszcze naprawia różne rzeczy, ale zanim naprawi, to ja zobaczę, co mi się uda wykuć. Może mi się coś fajnego uda. Greg, czyli ja, mój awatar będzie, jest tutaj kowalem. No i będę mógł sobie tutaj wykuć różne, przeróżne rzeczy. Któryś tam już poziom zdobył, więc jak widzicie jest bardzo dużo opcji do wykonania. Miecze. Zobaczmy, który byłby najlepszy tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony też chodzi o to, żeby pierwszy przedmiot zbudować, bo zawsze wtedy są jakieś bonusy. Także po kolei będę leciał, jeżeli czegoś nie wykułem, to teraz wykuję. I tu trzeba pamiętać, żeby uderzyć w tym momencie, kiedy właśnie takie. Chyba zdecydowanie się spóźniam, ale zawsze coś tam się udało. Dobra, bo za to są punkty wiedzy. I rzeczywiście tutaj premia pierwszego dzieła, zdobyłem punkt wiedzy i mogę go sobie wydać na przeróżne rzeczy. Łowcy ofert. A właśnie, tutaj mogę mieć więcej zleceń od emisariusza. To ja sobie to wezmę i za chwilę później wyjdę i wrócę do gospody, żeby dostać jeszcze jedno zlecenie. Tak to działa. Natomiast tak, żelaznego topora nie mogę, bo rudy żelaza nie mam. Podobnie tutaj. Nóż do rzucania. Co tu jest? Stwórz 11, aby odblokować zestaw wysokiej jakości w kompendium. No to stworzę. I to już zostało odblokowane, rozumiem. Tutaj brakuje nam już teraz rudy żelaza, czyli w zasadzie pozbawiłem się szybko całego żelaza, jakie miałem. Ale jeszcze jest kapelusz, który nie potrzebuje żelaza. Bardzo popularny klasyk wśród najemników, którzy mają pewien sentyment do swojego pierwszego kapelusza. W ogóle jest to klasa lekki hełm. Także jak następnym razem założycie kapelusz, to pamiętajcie, że jest to klasa lekki hełm. I teraz będę klikał. Za późno. Za późno. Przynajmniej. No, wyrobię się. Punkt wiedzy za każde pierwsze
może nie wiem, czy za każde, ale za pierwsze dzieło jest punkt wiedzy, więc świetnie. Posyp podejrzenia nie. Aha, tutaj jest koszt werbunku, jest też mniejszy. Koszt werbunku. Nie, chyba nie. W warsztacie mogę Yuki, ciągle tutaj nie ma nic ciekawego do odblokowania. Na kowadle też nic nie odblokuję. W kociołku. O, w kociołku już jest lepiej. Pieczona żywna, pieczona wieprzowina. Baranina, kiełbasa z wilka. Kiełbasa z wilka. Wędzona sardynka i inne takie rzeczy. Ja tutaj widzę, że mam szczupaka na przykład, konia. Tutaj jest przepis na zupę ze szczupaka. Jest też zupa konopna. Ciekawa sprawa. Zupa ze szczupaka mnie fascynuje. Odblokuję to. Chociaż nie, nie odblokuję, bo jednak będę rzadko łowić chyba ryby, więc w naszej części się będzie jakaś wieprzowina trafiała. To mam odblokowane. No i zobaczmy, chyba już nic więcej grek nie wykuje, bo brakuje rudy żelaza przede wszystkim. Skoro już mimo wszystko wykułem jakieś przedmioty, to znaczy wspaniały żelazny tasak i nóż do rzucania, to zobaczę, komu się to mogłoby przydać. Nóż do rzucania. Gdzie go mogę wyposażyć? Nie, Walganwil zostaje z tym swoim wspaniałym młotem. Nie będzie używał na razie młota. Noża do rzucania. Kapelusz. Zastanówmy się. Wejdźmy na Grega. On sobie tutaj lubi kapelusze. Już mam pikoket kapitana. Taki pierwszy kapelusz. Ten co stworzyłem, to jest chyba przedmiot niecodzienny, a ten co mam to jest rzadki, czyli cenniejszy. Także tu nie. Jeżeli chodzi o tasak, ja tu się posługuję porodzewiałym toporem drwalskim. Twój, nie drwalskim, tylko, no tak, dobrze mówię, drwalskim. Więc zdecydowanie lepszy jest tasak, ale ja nie mogę się wyposażyć w niego. Niestety. Idziemy dalej. Nóż do rzucania nie. Ale kapelutek damy. Boria ma w tej chwili kapelutek. Wspaniały. Ten kapelusz zresztą daje tam jakieś dodatkowe umiejętności, na przykład wartkość. Obrażenie większe 10% za każde osłabienie nałożone na jednostkę. Ciekawe. Dobra. Ja myślę, że nóż do rzucania to by się przydał naszemu ninży, czyli hackertowi. On w jednym ręku będzie miał uszkodzone sztylet, w drugim będzie miał nóż do rzucania i wszystko gra. Teraz jeszcze zobaczmy ten tasak. Kto może się posługiwać tasakiem? Fechmistrzyni na pewno. Porzywiały gladius, to jest jakaś nędza i tutaj mamy wspaniały tasak. Ten tasak jest lekki, bardzo ostry, ale niezbyt wytrzymały. No dobrze, ale i tak jest fajny. To by było na tyle. Pozostałe rzeczy możemy sprzedać. Znaczy, nóż do rzucania to pewnie nie będzie sensu go sprzedawać. Jeszcze tak spojrzę, czy ktoś ma wolną drugą rękę. Nie, wszyscy są wyposażeni albo w broń dwuręczną, albo w tarczę, czyli ten nóż do rzucania to jest w drugim ręku trzymany i też nie przez każdego. Jeszcze skorzystam z usług tutaj kowala i naprawię broń, jaka jest do naprawienia. Zawsze tutaj będzie lepiej. Napraw za 16 zł. Plam, Gabert ma naprawiony pancerz. Wychodzimy stąd. Potasuję. Wychodzimy. I tak jak mówiłem, wracam szybciutko do gospody, żeby dodać sobie nowe, jeszcze jedno zlecenie. A tu coś nie za bardzo, bo zrozumiałem, że mogę dostać jeszcze jedno zlecenie według tych
punktów. To czemu tak nie jest? Co jest? Łowcy ofert. Oferowali więcej zleceń. O jeden z większej liczby zleceń wyświetlanych na liście zleceń. Aha, to źle to zrozumiałem. To nie o to chodzi, że ja mogę więcej zleceń przyjąć, bo mogę w tej chwili tylko 3, ale ona wyświetla, to znaczy tutaj się pojawiło jedno zlecenie więcej. Dobra. Ok, więcej po prostu, większy wybór. No to tak chyba nie było zbyt sensowne. Wybór tego. Zajrzyjmy teraz do na targ. Na targu mamy standardowe osoby. Tu jest żebraczka. Ten tutaj jakiś sprzedaje żywnościowe sprawy. Co mówiłem, że sprzedam? Że sprzedam porozumiały gladius. I to chyba wszystko, co sprzedam. Jeżeli chodzi o zapasy żywności, to mam bardzo, bardzo przyzwoite. Brakowało tam skóry do wytwarzania różnych towarów, ale skórę zdobędę, jakoś tam zdobędę. Także to chyba na razie to wszystko. Tutaj możemy kupić mięsiwa. Wieprzowinę bym kupił, gdyby była. Sól jest zawsze super ważna, bo jest stosowana do praktycznie każdego przypisu. Ja soli nie mam, więc zobaczmy, ile za wszystko. Kupuję, szaleję, kupuję całą sól. Dobra. A u pani można kupić warzywka i co tu jest? Pszenica. Pszenicę kupię, bo ona jest tańsza. Poza tym jest na zielono, czyli jest okazyjna cena. Sól. Dobra, spokojnie, nie będziemy. Sól, powiedziałem prawie jak w Simsach. Nie szalejmy za bardzo, bo nie wydajmy całej kasy na sól. A jeszcze musimy zajrzeć do Tiltreńskiej kliniki z apteką. I tu mamy sobie aptekarkę, która sprzedaje. No, lekarstwa, kontuzje różne. I to jest rzecz cenna, ale też jest droga. Za wszystko bym zapłacił 195. Może ja kupię sobie ze dwie takie. Antykontuzjowe, zaraza jeszcze mnie chyba nie grozi. Fiolki. Potrzebne do tworzenia mikstur, ponieważ ja mam zamiar tutaj chyba wykształcać alchemika. A fiolki, dobra, jakieś fiolki mam, to na razie jeszcze nic. I teraz zobaczymy właśnie, czy mój nowy alchemik, włócznik, winral potwierdza. I co on tu może zrobić? Na razie może zrobić wyłącznie lekarstwo, bombka i różne inne takie rzeczy nie bardzo mogę, bo brakuje nam przeróżnych składników, oleje pobudzające, tu tranu brakuje. To tran chyba jeszcze mogę kupić u aptekarki. No, a i mogę też lekarstwo kupić, znaczy wytworzyć. Ale wolę ten tran, bo to jest pierwsza rzecz, dostanę punkty. Wydaje mi się, że ona sprzedawała tran, tak jest. Kupię trochę tranu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, teraz. To jeszcze. Olej pobudzający albo olej energetyzujący. Brzmi trochę to samo, trochę, tylko inny zestaw jest. I tu jest punkt za stworzenie tego. Ten olej nie doskonały, ale lepszy taki niż żaden i pobudzający. Co on robi? Gdy dowolna umiejętność zada obrażenia, może zostać zwiększona zręczność jednostki. Jakiś kot miauczy w grze. Ciekawe, czy to jest jakaś zręcznościowa. Nie, dobra. Wspaniale, dostałem, teoretycznie dostałem punkt wiedzy. Już nie bardzo widzę, żebym tego dostał, ale no, potrzebuję jeszcze 3 tranów. Kupię. Raz, dwa, trzy. I znowu. Ciach, ciach. Olej energetyzujący. Aha, bo to tamten zwiększał zręczność, ten zwiększa siłę.
Nadal nie do końca wiem, jak się stosuje te oleje. A tutaj rośnie wiedza, w tym miejscu. Jak to się zwiększy do 220 w Lęgurnym Rogu, to już niewiele brakuje, to wtedy dostanę punkt wiedzy do wydania. Tak to działa. Jeśli chodzi o oleje, to już tutaj mamy wyprztykane, lekarstwo, brakuje śnieżnego irysa. To chyba wystarczy. Teraz bardzo bym chciał widzieć, jak się stosuje ten olej. Użyj na broni. No właśnie. Tylko tak, będzie jakiś wybór. To jest ten, co zwiększa zręczność. Użyj na broni, ale nie wiadomo jakiej. Może trzeba mieć otwartą broń. A no właśnie. Teraz jest wybrana postać na łuku. Nasmarujemy łuk. Tutaj się pojawi taki symbol. Jeżeli zada obrażenia, to zwiększa się zręczność tej jednostki. I analogicznie tutaj na przykład sobie zwiększymy, użyjemy oleju blam na młocie dwuręcznym. Jak widać, użycie tych olejów jest jednorazowe, więc dość kosztowne. Nie wiem, jak długo się utrzyma. Mam nadzieję, że to też te oleje będą trwały troszeczkę dłużej. Ups, nie chciałem go rozbierać. No dobra. To chyba w tym momencie już mamy wszystko załatwione. Zapisuję sobie, wracamy na mapę i patrzymy, co tu jest ciekawego. Tutaj w końcu trzeba załatwić tę sprawę. Zabić kapitana Bertrama albo tego drugiego. Tu są kupcy. A, pogadamy z kupcami, może coś mają ciekawego. Jakie fajne ma, skromne towary, no wcale nie takie skromne z tego co widzę. Topór łowcy za 90 lub napierśnik tropicieli. Czy ja mogę sobie sprytnie podejrzeć w międzyczasie, co ja mam? Mogę. I porównać. To jest pancerz średni. A, tutaj nie porównam sobie, bo jak mam otwarte to okno, to nie mogę. To jest niecodzienne. Gildii Tropicieli. Ten napierśnik nie ma za zadanie chronić przed ludzkim przeciwnikiem, tylko przed atakami potwornych stworzeń. To brzmi trochę jak ubranie Wiedźmina. No, zastanawiam się. Natomiast topór łowcy, ten topór przyozdobiono piórami bagiennej sikorki. O, ten atak. Tutaj cios natury, ten atak zawsze powoduje aktywację oleju nałożonego na broń, czyli jest coś takiego, dowiedzieliśmy się, że nie zawsze ten olej będzie działał. Szkoda, że nie wiedziałem o tym, to bym kupił ten topór i nałożył oleje. Dobra, kupię go. Ten jeden topór, tamtego nie kupię. Wyjdziemy, dziękuję za handel. I kto dostanie topór? No cóż, no Grek jako na razie nasz topornik najlepszy tutaj. Chyba już nikt inny nie skorzysta z topora. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o handel. Idziemy dalej. Tutaj mam nadzieję, że to jest cenne. Nie, to żelazo raczej nie leżałoby. A jednak. Super. Żelazo jest bardzo cenne. No i tutaj ciężka decyzja, kogo tutaj zaciukać. Myślę, że tego kapitana Bernarda załatwimy. No kogoś trzeba. Kapitan Rowan, kapitan. To jest on, tak? Rozmawiaj. Ten człowiek to nie jest jakiś biedny uchodźca. Nie, ja go jednak zaatakuję tutaj.
To może być ciężkie. Falangita jest tutaj i piechur. Może być gorąco. Ale zaryzykujemy. Rozpatrzmy się w sytuacji. Mamy trzy osoby. Kapitan jest po środku. Najpierw przesuwamy strzelczynię naszą. Tak, żeby w miarę było bezpiecznie tutaj. A tu bezpiecznie dla nikogo nie będzie. I podciągamy ich wszystkich, żeby po prostu byli bliżej. Łatwo ich dobiegli. Ten będzie tutaj. O, uwaga na sidła na niedźwiedzie. Ten go zaatakuje chyba jakby co od dołu. Zwłaszcza, że kapitan Rowand jest strzelająca jednostka, więc chcemy go jak najszybciej wyeliminować. Strzał mogę wykonać odrzucający albo morderczy. Jeden i drugi tak naprawdę odrzuca, tylko że co? Ten jest spowalnia ruch. To nie ma takiego znaczenia, że spowalnia. Bardziej chodzi w tej chwili o obrażenia. 15, 16. No jest lepszy. Jeszcze ja podejdę oczywiście maksymalnie. Pyk. Tylko, że jak go odrzucę, to on będzie w złą stronę odrzucony. Nikt go nie dobiegnie. Trudno. Dobra, został spowolniony. Celowania na razie nie będę wykorzystywać. Czy ktokolwiek jest w stanie dopaść? No chyba nie sądzę, żeby ktokolwiek był w zasięgu. A jednak, Ragika i Hackert. Hackert nie, ale Ragika jak najbardziej jest w stanie dobiec do szefa. A gdzie jest Greg? Tu jest. A, nie dobiegnie. Do szefa nie dobiegnie. Czyli to. Bierzemy Ragika, tak? Ragika wiąże walką. Już nie będzie strzelał. Dzięki temu, kapitan. Jak tu było podgląd? O, tak to wygląda. I co? No i go dziabnie. Go dziabnie. Ładne dziabnięcie. Już kapitan ma. Wykonał ruch ten. Nie wiem jak to się nazywa, ale ten ruch taki pozwala mu. Jeszcze kiedy ktoś podejdzie, zabójczy cios, gniew. Może się uda. Dobra, nie ma. I oni od razu pierzchli. Tak, pozwala mi uciekać. Była krótka walka, w której zdobyliśmy chyba kapelutek, oprócz płótna. Bikoket kapitana, wiadomo. Ragika, coś tam. Najpierw sprawdzę, czy jej obrażenie, to znaczy jej uszkodzenia rzeczywiście są jakieś konkretne. Tak, pancerz jest uszkodzony, to znaczy konkretnie tarcza. Trzeba to naprawiać. No i tu jest Bertram. Najpierw sobie zbadamy jeszcze go. Złoty klucz. Ten klucz jest dużo wart, ale chroniony z jego pomocą skarb z pewnością dużo więcej. Tylko trzeba wiedzieć jeszcze, gdzie jest ten skarb. I jeszcze tak, kto by chciał dostać bikoket kapitana. Greg już ma bikoket kapitana, chyba identyczny. Chociaż ja wiem. Siła woli 1, siła woli 1. Lepsza widoczność. Chyba taki sam jest. Borja już ma wspaniały kapelusz. Ragika w nagrodę za postawę w walce dostaje kapelutek. Pogadajmy teraz z tym Bertramem. Nie mogą wierzyć, że Rowand nie żyje, a my jesteśmy wolni. Jesteśmy waszymi dłużnikami. Proszę, weźcie to. Zasłużyliście. Nie omieszkam powiedzieć Fergusowi i pozostałym uchodźcom w schronieniu o tym, że zrobiliście. Akurat dobrze się składa, bo będę szedł do tego schronienia. Tutaj jeszcze dodatkowo mam punkt ścieżek. Przyjmuję koronę, wpływy i uchodźcy już nie muszą się lękać kapitana Rowanda. Czyli pomagam tu uchodźcom. 60 punktów na 100. Fabuły, scenariusza. W ścieżkach zdobyłem ludzki człowiek. Pozwól uciec w stylu. Aha, pozwalam uciekać wrogom i za to dostaję
punkty. Jeszcze konopie sobie weźmiemy. Drewno można porąbać. Mamy tutaj boria, jest nowicjuszką. Rąbanie drewna jest analogiczne do wydobywania złóż. Czyli o, tutaj zgapiłem się trochę. A tu jeszcze jest. A, zobaczcie, tutaj jest. Można było przegapić skrzynia i używam złotego klucza. I w środku są skarby. O, proszę bardzo, topór łowcy, który taki sam jak zdobyłem. Nieśmiertelne kwiecie. I edorańskie wino. Ocet winny udający wino. No dobrze, to rozumiem, że najcenniejsze było ten topór, którego tak naprawdę już nikomu specjalnie nie mam co wręczać, bo nikt inny nie używa tutaj topora. Znaczy, na siłę mógłbym, ale nie ma sensu. Oni są wyspecjalizowani w swoich broniach, więc dobra. Sprzedam ten topór z dużym zyskiem. Wychodzimy. Tutaj jest złowieszcza jaskinia. Jeszcze zajrzę, czy tam się coś zmieniło w tej jaskini. Nie, ale mogę użyć teraz wytrychu. Nasza złodziejka Ragika to robi. Okej, okay, udało się za pierwszym razem. Aha, to nie, jeszcze nie, jeszcze nie, spokojnie. Jeden rygiel dopiero się udał. No, teraz się za bardzo ucieszyłem z sukcesu. I dobra. Udało się. I w środku. Szafir. Rubin. Nadaje się do sprzedaży. Rubiny przywodzą na myśl ogień i krew. Są kojarzone z odwagą i miłością. Jeszcze mamy rudę żelaza. Fantastycznie. No proszę. Fajnie, czyli tutaj mamy zamkniętą sprawę. Tutaj też. Do Gossenbergu, dobra, to jest stare rzeczy. I ktoś potrzebuje pomocy. A przynajmniej tak woła. Przez okienko. Zobaczymy, czy się uda przedrzeć tam przez las. Tu się coś błyszczy. Zorientujmy mapkę. Tu jest to miejsce, tylko jak tutaj się dostać? Może być ciężko się tam dostać, ale no, drużyno. Na pewno się nie wespną. Musi być jakieś przejście. Żwokost. Oj, nie wiem, czy to w ogóle będzie wykonalne. Tutaj jest znak zapytania, czyli leśna farma. Kolejne miejsce zdobyte, więc punkt umiejętności. Co by tu? Kociołki. Zielnik. Co to jest zielnik? Ta obszerna kolekcja zawiera prawie wszystkie zioła i trawy występujące od Belerionu po Alazar. Czytelnik znajdzie tu zasuszone okazy, dzięki którym z łatwością rozpozna napotkane przez siebie rośliny. Ma szansę premia, ma szansę odzyskać część zasobów użytych w alchemii. Dobre. Wykorzystałem to. Tutaj coś się świeci. I zaraz grzyby. I zaraz wejdziemy do tej leśnej farmy.
Nie wiem, czemu muzyka zaczęła przecinać. Dziwnie, tak? To nie moja wina. Tam jest jakaś skrzynia. To kradzież. Zaraz, co to jest? Traktat o zarazie. Byłoby fajnie to ukraść, ale chyba jednak jest ryzyko za duże. Ale nasza złodziejka, co ciekawe, może jeden rygiel, więc się udało dość szybko. Fajnie. No i tu mamy Kary i mamy Torusa. Najpierw Torus to jest jakiś wojownik. I on ma status infekcja. Dotknięta jest zarazą. Je tylko je mięso i może oszaleć, jeśli stanie się wygłodniała ta osoba. Czyli widzimy ofiarę zarazy. Odejdźcie, umieram z głodu. Zaczynam tracić kontrolę. Mogę was zabić. Tu pogadamy z Karą. Kara. Zarażony szczur ugryzł mojego męża, gdy ten rąbał drewno i zostaliśmy wypędzeni ze Stromkap. Od tamtego czasu z wielkim trudem, bo znajduję dla niego dość żywności. Nie mam nic do zaoferowania w zamian, ale czy moglibyście zająć się nim? Chyba wiem, o co jej chodzi. Słyszałem, co powiedziała wam moja żona. Wiecie, ona ma rację. W końcu zwrócę się przeciw niej. Róbcie, co musicie zrobić. Wolę umrzeć, niż ją skrzywdzić. Co ciekawe, byłaby wersja za... Moglibyśmy go zwerbować, dając mu 5 mięs wilka, albo go zabić. Wtedy dostaniemy zarażoną krew. No, zrobię coś okrutnego i po prostu ulżę jego... Może nie jest okrutne. Niedoli. Został zabity. Otrzymałem zarażoną krew i punkt ścieżek. Zręczne palce. Aha, to jest za otwieranie zamków, a to jest za encyklopedystę, za punkty wiedzy. Zarażona krew jest tutaj. Próbka, która zainteresowałaby pewnie czyścicieli. Jest to jakiś tam składnik. Alchemiczny, pogadamy z żoną jego. Niech wszechwidzące oko da mi siłę, aby mogła żyć dalej bez niego. To ja może wyjdę stąd. Już nie będę więcej. A ja tutaj radośnie. O, chyba się udało znaleźć, bo szukam miejsca, jak podejść pod tą górę, żeby tam w ogóle dotrzeć do tej wieży, gdzie nas wołają. Wydaje mi się, że. Tu jest jakaś przełęcz i ona by może dała możliwość. Może nie. O, nie mogę obrócić obrazu. Nie, to chyba nie jest przełęcz. Nic mi to chyba nie da, jak pójdę dalej. Obozowisko rozbijamy. Już czas. Czyli tak, kociołek. No, panie kociołek. Dobra, kociołek jest rozbity. Tu potrzebujemy naszego majsterkowicza do warsztatu. I standardowo używamy. Zobaczmy, co się da zrobić. Linę. 5 lin nawet. Dobra. Jakieś tam punkty skoczyły. Haczyki na ryby, haki skalne. Wytrychów trochę się mi zużyło. Nie tak dużo, ale zróbmy 5 wytrychów. Zróbmy 5 haków skalnych. W sumie tym razem zużyję wszystkie zasoby. 5 haczyków na ryby. No bo nie ma co, chyba wszystko trzeba wykorzystywać. Panu dziękujemy. Pan kucharz to jest nasz zwiadowca, został mianowany kucharzem i dzięki temu
Może chleb. Pieczone wieprzowiny nie możemy, bo nie mamy wieprzowiny, za to mamy chleb. I tego chleba możemy zrobić aż 10. Wow. No to zróbmy to. No i to gdzie spowodowało, że stał się uczniem. Teraz ma wyższy poziom już. Natomiast pszenicy wykorzystaliśmy całkowicie i połowę soli też. Mamy dużo jedzenia, więc chyba można już przystąpić do rozdziału jedzenia. Właśnie. Jeden alkohol. Super placek. Z placek od razu za 14. Daję jedzenia. Te chleby. Gdzie jest ten chleb w ogóle? Tu jest chleb. Ale chleb zajmuje miejsce. Ja się na razie pozbędę tych rzeczy. Fasoli, atmosferę zrobimy. Grzyby. Dobra, jakaś ryba. 23. Zapłaty nie musimy, odpoczywamy. Brak zagrożenia, też miło. Ziom. Fajnie. Szczęśliwi, zadowoleni. W ekwipunku trafił. Do ekwipunku trafił. Kociołek. I wychodzimy stąd. Dobra, i teraz muszę podjąć decyzję. Tutaj nie wiem jak dojść, ale spróbuję okrążyć. I teraz po prostu idę cały czas wzdłuż tych gór. Jak tylko się da. Co oni nie chcą iść? Idźcie. Zawiesili mi się tu przez chwilę. Idźcie, idźcie. Tutaj tym lasem może by się udało gdziekolwiek dotrzeć, sensowne miejsce. Pogoda paskudna. Ach, to chyba też totalnie ślepa uliczka, bo tu nie są w stanie wejść. No niestety. Podejście pod te góry jest ciężkie bardzo. Jedyna w zasadzie zaleta taka, że możemy sobie pozwiedzać tutaj dalej teren, podkrywać. A nuż coś ciekawego się znajdzie. Na przykład tu coś jest. A, tu jest walka. Dezerterzy. No dobra. Rozprawimy się z nimi, jak tylko się pojawią. Oto i dezerterzy. Aha, tutaj mamy te miejsce, gdzie pioruny uderzają, które zabijają od razu. Dezerterów jest tym razem 4 osoby. Ragika jest w błocie. Nie chcę, żeby była w błocie. Pani łuczniczka. Na stanowisku. Gdzie jest pani łuczniczka? Tu jest. Tam jest trochę niebezpiecznie. Ich przesunę. Niech będzie. Pani łuczniczka podchodzi. Wykonuje strzał odrzucający. Jeszcze może drugi strzał. Dobra. Przydałby się pan z młotem, ale Valgandavil jest akurat teraz za daleko, żeby do kogokolwiek dobiec. To jest zardzewiały toporek, w razie czego można nim rzucić. Podbiegnie tutaj. Y wykonuje cios natury. Ładny cios. Jeszcze poprawimy szałem.
No i tak to wygląda. I to spowodowało mobilizację. Dodatkowo Greg może jeszcze podbiec tutaj. Tu mamy hakerta, ale haker nic nie zdziała. Winral jest. Łupieżce, który był tutaj kłuty. No i już jest wykończone. A, już nie ma znaczenia. Teraz oni. Dobra. Greg się wkurzył, że został drapnięty, dostał punkt odwagi natychmiast. I Regika tutaj chyba wykończy. Poplecznika, tak jest, poplecznik załatwiony. Pozwalam im uciec. Zdobyłem wyszczerbiony topór. A, kiepska sprawa. Plus jakieś naprawy, ale to na razie nie są aż takie tragiczne. Te straty. Co tam zdobyłem? Chyba jakąś rudę. Badamy cały czas rubieża gór. O! To chyba dobiegłem do ściany tak zwanej. Bo wydaje się, że po prostu z tej strony, tutaj widać na mapce, z tej strony po prostu się nie da nic zrobić, więc no cóż, pozostaje mi tylko wrócić. Ops. Wracam. Jak niepyszne. Znana już leśna farma. Docieramy do drogi. I no cóż, teraz próbuję zbadać te góry z drugiej strony. Skoro zbadać, to jeszcze tutaj zbadajmy. No tak. Tam jest przejście graniczne. Teraz jestem tu i podążę wzdłuż gór tędy. A to jest takie wrażenie, jakbym był w stanie się dostać tutaj. Tędy. Może się uda? Może. Nie. No. No, 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 no. A, widzicie, jednak się dało tu wejść. Opuszczona wieża. Ktoś tu wołał ratunku. I dobrze. Konopie obowiązkowo zbieramy. To jest pierwsza sprawa. I widzimy tutaj tylko jednego obywatela. Class Civil. To chyba nie groźny. Chyba, że to zasadzka. Proszę, odwiążcie mnie, zbiry. Laherta mogą się tu pojawić lada chwila. Chcą mnie zabrać z powrotem do Edoranu. Nie stanowię zagrożenia dla nikogo. Ścigają mnie, bo zdezerterowałem. Nie wyobrażacie sobie, co Wartes robią z rzemieślnikami takim jak ja. Rzemieślnik. Hrabia Lahert traktuje nas gorzej niż niewolników. Czyżby kowal? Trzeba mieć wytrych, żeby go uwolnić. To nie jest takie proste. A jednak było proste. I pogadajmy. No. Dziękuję wam. Mogę pracować dla każdego, tylko nie hrabiego Laherta. Wiecie, jestem świetnym rzemieślnikiem. Potrafię wytwarzać cuda. Weźcie mnie ze sobą i poprowadźcie do mojego przyszłego pracodawcy. Ja nie mam złota, by wam zapłacić, ale jestem pewien, że w takich czasach on sowicie zapłaci za człowieka o moich zdolnościach. Eskortuj. Będziemy go eskortować. Świetnie, czyli mamy kowala. Kowal był potrzebny tutaj, w Strąkampie, czyli w sumie dość blisko mamy. Człowiek, kowal bez kowadła, człowiek w łańcuchach.
Znajdźcie kogoś, kto chce zatrudnić Klaesa. No to już mamy załatwione, już wiemy, kto chce go zatrudnić. To możemy schodzić stąd. I znowu po drodze chyba będzie powrót do głównego miasta. Mamy jakiegoś rybaka po drodze. Przydałem sobie spokój z rybakami. Klaes, dobra. Nie łowimy rybek. Tirańskie więzienie to nas też nie interesuje. Pach, pach, pach. Oto są zbiry. Proszę bardzo. To nie są zbiry, to są jakiś mocniejsi. Wiskrik, stać, jest wśród was dezerty. W imię Dorano, wszechwidzącego oka, hrabiego Laherta, wydajcie kowala. No chyba nie. Walczymy. Będzie ciężko, bo widzę, że są legionista i saper. Poziom drugi. No, drugi poziom to może nie tak źle. Oportunizm przywódcy dostali, to znaczy, że ataki tej jednostki obniżają też zdrowie trafionych celów. Okej, niefajnie. Jest ich trzech. Jest też ładna pogoda, dzięki czemu być może łatwo będzie ich celnie strzelać. Tutaj jest łucznik na górze. Łucznik zostanie zepchnięty. Jeszcze ustawmy ich, żeby jak najszybciej dobiegli do tych niemilców. No dobra. I standardowo pierwszy strzał. A jeszcze sobie podbiegnie. I strzelamy. Poprawka. Dobra, tu już jest spowolnienie. Młociarz jest tutaj. Nie, ale lepiej wykańczać tych, co są do wykończenia. Czyli podbiegam tu, od razu dwie osoby. Wiąże walką i dźgnięcie będzie w sapera. Dobra, sapera nie ma. Mobilizacja nastąpiła. Przebijający rzut. A jeszcze może być dodatkowo rzut. Dlaczego on chciał rzucić w gabert? To są dziwne. Ach, to był piękny rzut. Aż się gra zawiesiła chyba przez sekundę. Dobra, tu nastąpiło krwawienie. Kto tam dalej? Hackert. Hackert zdąży dobiec i tak zrobi. Ciach, 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 ciach. I tu będzie rzut nożem. Najpierw normalne dźgnięcie nożem, nic więcej już nie zrobi. Jeszcze jest moja kolej. No to wyślijmy Grega, który poczuł zew krwi. Legionistę. Swoim megatoporem i poprawka. O matko. No. Bez komentarza. Lecz to nie koniec, bo jeszcze jedną osobę mamy w zanadrzu. Faldanvila, który dobiegnie, ale trochę jest ryzykowny, bo może tam kogoś szarpnąć. Ragika. Ragika bezpieczniej. Bezpieczniej to wykona. Chyba tutaj będzie okrążony ten Viskrik. Jest okrążony. I... twardy jest.
No dobrze, zobaczymy teraz. Ujej, o ranę, o ranę. Weź, przestań. Co on robi? Zmasakrował mi hakerta, prawie go zabił. Mogę Valganvilla tu podsunąć, ale obawiam się, że on chyba nie jest w stanie zadać ciosu. Więc. Nie zrobi tego, a nawet się, no, powiedzmy, cofnie. To trochę źle zrobiłem, bo tutaj zablokowałem dostęp. Ale jest nowa runda i teraz trzeba zadbać o to, żeby go wykończyć. Gregu. A Greg też jest zablokowany. Ach. To Ragika najpierw. I uskakuje. Haker, który tam jest straszliwie poharatany. Ewentualnie strzał. A strzał jest ryzykowny, to nie. Haker się zemścił. No ale nie zmienia to faktu, że jest w kiepskim stanie. Ale mamy na szczęście leczenie. Przy okazji haker zdobył poziom. I naprawimy. To zaraz jeszcze weźmiemy. Co zdobyliśmy? Drewniana statuetka. Niewielka figurka przedstawiająca żołnierza. To jest ozdoba. Mamy Intercisa naczelnika. To jest hełm wyściłany wilczym futrem, aby oficerowi nie zmarzły uszy. Umiejętność maść legionisty. Czyli jednostka otrzymuje status broń przeciwzakrzepowa. Ciekawe. Czyli wszystkie ataki nakładają status krwawienie. No to ładny hełm i dodatkowo płótno, dobra. To teraz się zastanowimy, kto z nich dostanie taki wspaniały hełm. Zobaczymy najpierw, jaki ja mam. Lepsza widoczność też jest przy okazji. Zasięg. Chyba ten bikoket, który mam na sobie, jest póki co lepszy. Tu jest podobnie. Co tam jeszcze było? A, ta figurka, takie tam. Może tak. Hackett tutaj zdecydowanie. Ach, on akurat nie może tego hełmu. Racja, racja. No nie, no nikt nie może tego hełmu. No to jak nie, to nie. To w takim razie zostanie chyba do sprzedaży. Natomiast jeszcze tutaj naprawiamy i dajemy mu poziom. I mamy tak, specjalizację okrutnik, zasadzki, zadaje obrażenie 4-5, zasadzki, dwa razy ataki, albo zasłona dymna, zmusza wrogów do odstąpienia od walki. Nie. I truciciel. Wszystkie jednostki zasięgu zostanie nałożona trucizna. Tylko trzeba mieć fiolkę chyba z trucizną. Nie, to okrutnika weźmiemy będzie. Hacker, okrutnik. Co ciekawe, wygląda tak, jakby dalej miał punkty zdolności. A czemu ja nie mogę dalej podnieść tych punktów zdolności? Bardzo możliwe, że te na poziomie wyższym to już wymagają dwóch takich punktów zdolności. Pewnie tak jest, dlatego. A, albo chyba, że nie. Tutaj trafienie krytyczne. O to chodziło. Dobrze. Coś mi się pomerdało. Tak,
Tak czy inaczej, nadal nie może nałożyć tego hełmu. Ale to już mamy załatwione. I teraz do Stromt tam czegoś. Głównego miasta. Tu jest. Biegiem. Dobra. I od razu tak. Do gospody to chyba tam. O, zajrzymy. Nie mam żadnych rzeczy. Tak, na wszelki wypadek sprawdzę. Wchodzimy. Tu posprzedajemy troszeczkę. Przede wszystkim kupimy placek. O, i tutaj już mogę wykorzystać przepis na placek jabłkowy, bo już mam kucharza ucznia. Kosztuje 100 przepis. Wymaga jabłek, pszenicy i miodu. Miodu jeszcze nie widziałem na oczy, to na razie jeszcze chyba nie. Nieskazitelny kieł, ciągle nie mogę tego sprzedać. Tu sprzedajemy ciach, topór. Hełm. Drugi topór, figurkę. To chyba wszystko jest sprzedane. W porządku. Wychodzimy. Tu jeszcze coś. Tak, na wszelki wypadek. Zobaczcie, ma cechę pracuś i cechę leń. Coś to jest dziwnego. To chyba nie tak miało być. Informator tam raczej nie będzie miał żadnych informacji nowych. Nie ma. Póki co. Tu jeszcze mamy kogoś. Bystry i szpotawy. Ruch ma słabszy. Nie. Szpotawych nie bierzemy. Kuźnia. No i wreszcie odstawimy tego klasa, mam nadzieję. Panie mistrzu. Aha, chcę zatrudnić zdolnego kowala. No więc znamy zdolnego kowala i za to dostaniemy 20 punktów fabuły i surowce też. Żegnamy się z Klasem. Poprosiłem was o kowala, wy przyprowadzacie mi uchodźcę uciekającego od edrańskiego hrabiego. Ech, niech już będzie, jaki grymaśny, ale będzie musiał to odpracować. Nie mówcie nikomu, że on tu jest. No, przy okazji jeszcze dokupię sprzęt do napraw, bo to jest ważne. No tak, i kowal uchodźca pracuje teraz dla wieśniaków ze Stromka. Tu już brakuje jakby tylko jednej takiej misji fabularnej, żeby w tej krainie, czyli w Tiltren, posunąć scenariusz naprzód. A teraz weźcie tutaj, trzymajcie język za zębami, powiedział bardzo przyjaźnie. Naprawa pancerza za 8 koron to się absolutnie opłaca. I próbujemy coś wykuć, to znaczy Masta Grek próbuje, tylko że nic nie zrobi, bo nie ma rudy żelaza wystarczająco. W wystarczających ilościach, ani skóry na kapelutek. No tak. Dobra, to nie. Tak, ale nie. Na koniec jeszcze na targ to. Chyba nie ma co zaglądać, ale tak na zasadzie, czy ktoś tu nowy się nie pojawił. No właśnie, na przykład skórę ma. To może tak, jednak. Wezmę trochę tej skóry, tak ze dwie, i wrócę do kowala. Jednak coś spróbuję wykuć, czy stworzyć. O właśnie. Okrągła tarcza, coś co by mi dało punkty. Sierp do rzucania, bardzo dziwne. Dzięki lekkiemu, zakrzywionemu ostrzu ten sierp ścina ręce równie krwawo jak trawę. O matko. Wykuwamy. Tu głównie chodzi o to, żeby punkty. I został wykuty. Wciąż jeszcze za mało punktów.
Co, widzę, że tej skóry to warto tutaj nakupować jednak, bo jest sporo, chociaż droga, jest sporo rzeczy, które wykorzystuje skórę i można je od razu tutaj wykuć, a nie to, żeby było mi to jakoś bardzo potrzebne, ale to znaczy do używania, ale do punktów zdobywania tak. Łachmany na przykład zdobyć. Wykuć łachmany. Będę kuł łachmany teraz. Te dwa chyba mi się udało zrobić. No, ale to jest łachmany wysokiej jakości. Więc uwaga. Dalej nie mogę, bo nie mam rudy żelaza. Głównie. Rudy żelaza, kapelusz. To już znamy. No tak. A to. Kapelusz wykujemy. Słabo z tym trafianiem. Jeszcze raz łachmany. Też wysokiej jakości. Wykuwanie na kowadle łachmany wysokiej jakości. Śmieszne. Sprawdźmy jeszcze, czy te rzeczy się do czegokolwiek nadają. Czyli ten sierp do rzucania. Sierp do rzucania to brzmi jak coś ewentualnie dla hakerta. Tylko, że on już ma nóż do rzucania, który zadaje 3-6 obrażeń, a sierp zadaje. Czy ja wiem, czy więcej? Może i więcej. Wart jest 5 koron, a nóż do rzucania jest warty też 5. A niech będzie. Na razie z tym nożem sobie połazi. Mamy jeszcze łachmany. To Winral na razie nosi łachmany wędkarza, więc lepiej, żeby dostał przyzwoite łachmany. Od razu lepiej. I jeszcze mamy kapelusz. Którego. Aha, kapelusz, którego nikt nie może założyć. Chociaż nie, może. Kapelusz dostaje hakert. Brawo. Pozostałe łachmany spróbuję opylić. Te dobrze wykonane. Za 10 koron i te stare też. A te rzeczy tam do rzucania to zostawię sobie. Dobra. To załatwiona sprawa. Jeszcze klinikę odwiedzimy. Leczyć nikogo nie trzeba. Mamy tanie lekarstwo na zarazę. Ciekawe, czy mógłbym tamtego człowieka uratować. Cena tymczasowo obniżona jest. No, kupię jeden, w razie czego mieć zabezpieczenie. Tu jest łój jakiś. On się chyba przydawał. To też kupimy trochę tego łoju. Lekarstwo jedno kupię. Fiolki puste mamy. Mamy. Mamy też przepisy na olej siły i olej polerujący. Sól, proszek. O, nieskazitelny kieł. Tego kupię, bo ja mam tych kłów nieskazitelnych, więc kupię przepis. Teraz spróbuję ten przepis opanować w kompendium. Tak, jest opanowany. Fajnie. I teraz wykorzystamy naszego aptekarza, żeby stworzył na przykład olej energetyzujący z nieskazitelnego kła. Chociaż już to robił, więc. Patrzę, czego brakuje. Miodu, rudy żelaza też. Zielnika.
Dobra, zrobi ten olej. Bo chyba tylko to jest w stanie zrobić. Na razie tyle. I spróbujemy użyć tego wspaniałego oleju siły. Co on robi? Siłę zwiększa. Ta broń jest już naoliwiona, a nasz topór nie. To użyjemy. Proszę bardzo. Tym bardziej, że cios natury czy cecha tej broni powoduje każdorazową aktywację oleju. Wspaniale. Wychodzimy. Wychodzimy też z miasta. Zapisujemy. I patrzę. No tak. Chciałbym wrócić. A może kupię tą podkowę w końcu. To znaczy do tych stajni pójdę teraz i przynajmniej zrealizuję misję. Teraz już mam dużo tej kasy, więc drugi koń może będzie kupiony. Głównie po to, żeby zrobić ten quest i mieć z tym spokój. A, tu się ukryły konopie, ale ja cię widzę. I tutaj też. Tu jest akurat stuk siana, z którego można kraść. To nie będziemy kraść. Tutaj też. Dobra. Dobra, kupcie ode mnie konia, a kupię podkowę. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy kucyki, jakie mają cechy. Pewny siebie, pracuś, udźwig, to mi się podoba. Tutaj mamy wychowane przez dziki pijak. Kucyk wychowany przez dziki, który jest pijakiem. To pewnie dlatego, że przez dziki był wychowywany. Jest, mamy także silnego i szpotowego. To niedobrze, koń musi zasuwać. Ten jest koń. Porozmawiamy z tym koniem. Stworzenie wydaje się błagać, by mogło do was dołączyć. Adoptuje za 180 zł. Zwerbuje. Kucyk. Blam. Twoi towarzysze to aprobują. Kucyk jest tutaj. Możemy mu dać imię. Nie mam pomysłu na imię. Dla kucyka. Może Nazgul go nazwę. Taki delikatna nazwa. Nie wiem, skąd się to wzięło. Od razu dostaje punkty zdolności. To jest zdolny koń na trafienie krytyczne. Nie, ja mu zwiększę ruch oczywiście. Ruch. Dobra. I mamy dwa koniki. Pogadajmy. Była obietnica, proszę przyjmijcie te podkowy. Tylko na miłość oka dajcie je swojemu nowemu romakowi. Słusznie, bo jeden rumak ma podkowy, a drugi rumak nic nie ma. Więc został wyposażony w podkowę. W porządku, teraz premia ruchu jest jeszcze większa. Tak swoją drogą warto byłoby zobaczyć, jaką oni prędkością te konie zasuwają. Aż nawet nie wiem. Ruch 13, a Stefan 14. No to nawet szybszy był. No ale to jest doświadczony. Doświadczony kucyk. No i co? Choć. Aha, to jest to samo. Bla bla bla. To chyba ten quest został zrobiony. Potrzebujecie nowego towarzysza? Nie, w tej chwili już nie. I? Quest został zrobiony. O tyle, że już ten znak zapytania tutaj zniknął. Ciekawe, że farma lądów jest nadal bez znaczka. Tak jakby coś tu jeszcze było do zrobienia. Ale chyba nie. Tu jest do wzięcia. Coś, co wygląda na rudę. Chociaż też nie wiem. Na skrzynię jakąś? Chyba to była ruda i bardzo dobrze, żelaza. Nie żadna inna ruda. Tak, i tą drogą chyba podążam na południe. Tu są uchodźcy, no. Nie, to nie są uchodźcy, takie bandziory są. Gdzie są uchodźcy?
Dobrze, oni mnie wkurzają lekko. Ja ich po prostu chyba zaatakuję. Grupa pijaków. Mam dosyć pijaków, którzy atakują uchodźców. Bogu ducha winnych. Bijemy. No i tak, szybciutko. Pani kłuczniczka do przodu. Reszta falangi z tej strony. I teraz będzie tak sprytnie, że nawet tutaj damy go, że ona ich zepchnie tym strzałem w stronę kolegów. Taki jest plan. Szaleńczy. Zobaczmy, czy to się uda. Pac przesunęła. Jeszcze ruch. Koniec. Pierwszy zaatakuje ten na dole. No to wyślemy do niego kolegę Waldangwila, który swoim mega młotem przycelował, ale też celowanie zabiera trochę czasu i to będzie na tyle. No dobrze, miarę to wytrzymał. Następny będzie atakował ten tutaj. No to już biegniemy, Boria. Pach, pach, pach. I widmamy. Ach, było potężne uderzenie. Kto następny? Hackert, który swoim rzutem sierpem. A raz rzucę tym sierpem. Zresztą nie, dobra, sierpy zostawię. Rzucanie sierpów na taki moment, gdzie już nie będę mógł. Nie dobiegnę do nikogo. Na razie standardowo. Myślałem, że go załatwi. Dobra, zatruł go, tak czy inaczej. Teraz oczywiście Bęcki dostanie za to. Jeszcze falangita nam został. Grek musi się wykazać. Nie ma falangity. Morale pierzchło, uciekają. Skórę. Bardzo dobrze. I figurkę, i jeszcze włócznie wartownika. To jest fajna sprawa. Hackert. Zobaczymy, jak tam uszkodzenia Hackerta wytrzyma jeszcze. Włócznie. Kto by chciał włócznie? Dobrze, ludzie. Na przykład włócznik chciałby włócznie pewnie. Zamiast wideł. No, ja myślę. Więc ma włócznie. Te widły to są dziadowskie. To byłoby na tyle. I tu jeszcze są ścieżki. Dostaliśmy ścieżkę za królika doświadczalnego. Użyj tylu olejów. Za oleje używane. I oni są zmęczeni i chcą zrobić obóz. To tak zrobimy. Bierzemy praktykanta. Już są, jak widzicie, dwa kucyki. On jest przypisany do żłobu. Już mam nadzieję przynajmniej. Ten kucyk. O, teraz tak. Teraz tak. Tu używamy. Czy coś jesteśmy w stanie stworzyć? Jesteśmy w stanie stworzyć liny i wytrychy. Stworzymy wytrychy. Tak powolutku. I to chyba wszystko. Dobra, panu dziękujemy. Pana kucharza. To nie jest akurat kucharz. Gdzie jest kucharz? Hackert. Hackert nam przygotuje dzisiaj do jedzonka. Co? Nico. Nie mamy pszenicy, nieco, nie mamy wieprzowiny. Trudno. Piwo. I
Super placek. Sardynkę. Zdecydowanie wzrosło już zużycie jedzenia, bo mamy już tego konia nowego. Nie wiem, czy to było sensowne, ale chciałem dokończyć ten quest. Nie musimy płacić, odpoczywamy, zagrożenia brak. No i bardzo dobrze. Kolejny dzień, wszyscy szczęśliwi. Greg ma coś do powiedzenia, zdaje się. Twoi towarzysze nabrali doświadczenie. Możesz mianować któregoś z nich kapitanem. Haha, moja stara matka mawiała, że najemnikom często kiszki marsza grają. Gdyby tylko mogła zobaczyć nasz wczorajszy posiłek, to była uczta godna faktorów. Mogę zaśpiewać wesoło podczas podróży, wtedy zwiększony zasięg agresji wojowników, ale relacje poprawia sobie. Mogę zmobilizować grupę, mówiąc o wczorajszym posiłku. To zapewnia punkty odwagi i też punkty zadowolenia, albo pochwalić za pyszny posiłek. Czyli co? Zwiększę punkty odwagi, zmobilizuję ich. Mogę kogoś wyznaczyć kapitanem. To ja raczej wiem, kogo bym chciał wyznaczyć kapitanem, tylko pytanie, jak to zrobić. Nadaj rangę kapitan. Dobra, nadaj rangę kapitan, jego płaca wzrośnie o 3. No i Greg kapitanem jest, możesz stworzyć tablicę strategii. Gdzie? Coś takiego jak tablica strategii. Zarządzaj towarzyszem. Nie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest tablica strategii. Gdzie się takie rzeczy robi? No nic, to jak będzie jakaś walka, to może wtedy samo z siebie wyjdzie, co to jest tablica strategii. Kopalnia soli, dobra, odwiedzimy. Chociaż ona już jest chyba ze znaczkiem zielonym, to już chyba już tutaj nic nie ma. A jednak ruda żelaza. Wcale, że jeszcze coś było. Perfekcyjne. I rubin wskoczył też, fajnie. Tu jest na kradzież, to nie. I pogadamy z szefem. No tak, oni się tam ucieszyli. A to tylko tyle. Tak czy inaczej warto było wejść. Nie tylko dla soli, ale tego rubina. Taki telewizor był kiedyś rubin. Farma lądów. A dawno nie odwiedzałem. Zobaczymy, czy wszystko w porządku. Konopie zabierzemy. Porąbać drewno można. Perfekcyjnie porąbane drewno. Tu mamy... zupa z węgorza. A to jest do ukradzenia. Nie chcemy tego kraść. Christina Lund. No tak, to jest... Aha, no chodzi o z tym ojcem, który tam oszalały biega. Jest trochę... za mocny. Zorientujmy się, gdzie jesteśmy. Tu, a zmierzamy do schronienia uchodźców. Tam pozałatwiać sprawy do końca już. Młyn. Młyn jest załatwiony. A może będzie coś można kupić w młynie. Albo przynajmniej konopie. Zdaje się, że to jest chyba tylko to wszystko. Dobra rzecz, nawet i konopie.
Tutaj spokojnie jest ten. Zapisałem grę, zobaczę, może się uda załatwić sprawę z tym Matiasem Lundem. Poziom drugi. Jak się nie uda, to się wczyta grę. Zobaczymy. To jest tylko jeden człowiek, co mi może zrobić. Elitarne wrogowie mogą wykonywać więcej niż jedną akcję podczas rundy. Zwracaj uwagę na kolejność ruchów i opracuj strategię. Właśnie, no bo ta cała tabela strategii, to o co z tym chodzi? Tu. Jednostka została wzięta na cel. Nakłada wyrok na najbliższego wroga. Zemsta Lucili. Czyli tak jakby widzimy, co on... Jakim podgląd jest, jakby co on zamierza zrobić, tak? No dobra. W każdym bądź razie jest otoczone już tak na samym początku. Siły strzelające z tyłu. Nie wymknie się raczej. Okej. No i dobra, zaczynamy od strzału. Tak trochę ostrożniej. Strzał poprawkowy. Twardy jest, skubany. Ale spowolniliśmy go troszeczkę. Olej zwinności tutaj zadziałał, tak swoją drogą. I teraz obawiam się, że jego będzie ruch. Wyrok wyznaczył na Valganvilla. Hackert teraz. Hackert może być za słaby. Ja tam chyba wyślę Grega, żeby do niego dobiegł i rozpoczął walkę. Kapitan z kapitanem to powinno być tak właśnie zrobione. Ależ on ma mnóstwo punktów. 56 punktów ma samego pancerza. No ale ja mam olej. Oleje tutaj odpowiednie. Status osłabienie to później. Jak się uda. Ładna seria. Jeszcze osłabienie na niego rzucimy. Dobra. Aha, on celuje. A skoro celuje, to... To głupio zrobił. Bo dostanie tutaj. Znaczy na razie normalnie dostanie. O. Też jest celowanie. Tu trzeba już ostrożnie do niego dobiec. Chyba ten zasięg będzie za mały, żeby go dziabnąć. A może? Nie, wystarczyło. Jeszcze rzut. I odskok. Co się będziemy? Tak to się robi. Ups, ciągle celuje. Tylko tym razem w drugą stronę. Popełni błąd o tyle, że odsłonił sobie plecy. Dlatego po tych plecach zostanie pojechane. Jeszcze rzut sierpem. Pakuje w niego, no to było akurat słabe. Pakuje w niego wszystko, co się da. Co teraz? Jezu! Wyrok Lucilli wykonał. Dobrze, na szczęście twardzieli tam rzuciłem do niego. Cały czas nie oskubałem go jeszcze nawet z pancerza. Ogłuszający atak. To nie wyglądało zbyt mocne, ten atak. Teraz przycelowanie znowu bierze. A, tam krwawienie go wykańcza. I nowa runda jest. To tak. Wyskakujemy wszystkimi, którzy są tutaj zagrożeni.
No i teraz już on nie ma w zasadzie pancerza. Może nawet odskoczy sobie nieco na boczek. Albo nie, niech zostanie. Hackert jest tutaj zagrożony, zdecydowanie musi się wycofać. Ciachnąć go po plecach, bardzo dobrze. Przepraszam. Jeszcze rzucimy czymś tam. Koniec. Jątrast. A! Kono, to straszliwa agonia tutaj, niestety. Nasz winral nam zdycha lekko, ale możemy użyć pierwszej pomocy. I tak chyba zrobię. Podbiegnę tutaj do winrala i użyję na nim pierwszej pomocy. Uchronimy go przed stanem agonii. Więc dużo więcej nie zrobi. Kapitan znowu celuje. Ci już się ruszali, więc już nic nie mogą zrobić. Boria tym razem doskakuje. Idź Gago. Słabo. Ciągle słabo jest. Kurczę, blade. Tutaj Hackert jest w zasadzie umierający też. Nie wiem, czy się nie przeliczyłem troszeczkę chyba. punktów ma. Ciągle walczy. Będzie znowu celował. Okej. Wysyłamy do niego Grega. Chyba będzie otoczony. Nie? No, jest szansa go dojechać. Koniec. Udało się. Haker wytrzyma to. No tak, tutaj nawet dostałem jakiegoś achievementa. Ale generalnie tak, mamy płótno i mamy Lucilla, czyli dwuręczny Morgensztern z rękojeścią owiniętą ludzką skórą, czyją był własnością, zemsta Lucilli. Masakra. No tak, ale widzieliśmy skuteczność tego. Naprawiamy wszystko, należy im się. Wszystkie surowce poleciały na naprawy. I to też jeszcze nie wiem. Nie dał rady. Niestety nie mogę wszystkich wyleczyć. Bardzo poważne obrażenia odnieśli. Hackert chyba najpoważniej. Czy ja w ogóle mam lekarstwa jakiekolwiek? Wylecz kontuzję. Hackert jest wyleczony. Ragika. Też mogę wyleczyć ją. Tylko na naszego tutaj winrala zabrakło. Natomiast tu mamy straszliwy zemstę Lucilli i to jest buława dwuręczna. Zobaczmy, czy... No, Valganvil będzie używał tej straszliwej buławy, a za to winral będzie używał... Nie, nie może tego młota używać. Chyba nikt nie będzie mógł tego młota używać w związku z tym, z poprzedniego, ale okej, i tak było nieźle. Szkoda trochę, że ten młot się o tyle zmarnował, że miał olej. No teoretycznie mogłem go używać pewnie do momentu, aż olej się zużyje. To jest jakiś pomysł. Ale nie to. Sprzedam go. Lekkie sortowanie. Zrobione. Tutaj sobie pójdziemy sprawdzić. I co? I teraz wrócę na tą farmę lundów. Tędy i tak nie mogę wejść.
Zobaczę, czy tam jakiś komentarz nastąpi, czy nie. Dobra, tutaj nic nie było, to trochę zmarnowałem chyba, tak naprawdę. Jak się podchodziło do tej... do tego schronienia uchodźców? Jakoś tędy. Nie, trzeba było wejść... trzeba było wejść na góry, to tędy. O! Tutaj bierzemy. Co to jest do wzięcia? Pyk. Może... nie, to są... a, spróbuję z nim pohandlować. Chociaż może później, bo teraz jakoś rączo pobiegli. O, bandziory. Dezerterzy. No dobra, będziemy z nimi walczyć. Zobaczymy, czy tutaj będzie tak samo podgląd tych ich działań. Czy... powiedzmy, że to się nazywało tabela. Nie, no to ja nie wiem, o co chodzi z tym. Muszę doczytać, o co chodzi z tabelą taktyki. Ilu ich mamy? Dwóch mamy. Hacker tutaj. Gaber tutaj. Valganville. Rozstawienie dobrze są. Zaczynamy od strzału. Zniknął. We mgle. Ale się wyłonił. Hacker go chyba dopadnie. Prawie. Na pewno go zatruł. No i hacker ma zły dzień. Wszyscy go biją ostatnio. Tu się fajnie ustawili. Tylko że pamiętajmy, że trafianie tą Lucillą wymaga przygotowania. No, przy okazji hackerta by zmiotło, więc nie wiem, czy to by było takie dobre. No nie, no nie, nie chcę zabić swojego człowieka. Ustawię tak. Dlatego trzeba będzie się tak ustawiać, żeby nie wleźć mu w ostrzał. Generalnie trochę to... oj, tutaj zupełnie skiepściłem. Chociaż nie, na szczęście jeszcze się uda go dziabnąć. Jeden z nich celuje także. Tu się gęsto zrobiło. Jest. Zapomniałem, Grega trochę za daleko ustawiłem, trzeba go było podciągnąć. A nie, będzie miał. Nie zdąży chyba wykonać ataku. Jest na tyle daleko. Okej, okay, tutaj jakiś... no tak, trochę za daleko jest. Bez sensu. A może ten rzut włócznią wykonałby? Jak to zrobić? Tu jest rzut włócznią, ale bezsensowny jest ten włócznią przecież. Nie, nie wiem, nie wiem. To jakby ktoś się znalazł tu w zasięgu, to może miałby to sens. Teraz nie ma sensu. Dobra, co my tu mamy? Ktoś tam wyszedł z pola trafienia. Rozpoczyna się nowa runda i Greg właśnie... może tak, zacznijmy od Valangvilla, który chyba jest w stanie wykonać wreszcie to swoje trafienie. Tylko jednego, ale zmiotło. Zobacz, jak dużo jest postaci. Mobilizacja. Wspaniale. Tu jest jeszcze łupieżca, który chce Winrala. Musimy go
przesunąć. Tu biedak jest okrążony. Haker dostał. Damy mu szansę na odwinięcie się. Zabił przeciwnika. Dobrze. Na razie to będzie... Jeszcze tutaj przybiegnie. Łupieżca dostaje. Łomot. Jeszcze coś tam. Oj, chyba... Hakerta coś tam rąbnęła przy okazji. Niedobrze. Czy właśnie go nie zabiła przypadkiem? Haker jest w złym stanie. Naprawiamy wszystko. A, wyszczerbiony topór. Coś tam się nam trochę relacje popsuły, bo nie zauważyłem i się zahaczyło o kogoś. Dobra, mamy tak. Boria może zostać harpunnikiem. Nie wiem, czy to jest wybór. A, już jest nawet. To tylko siłę woli zwiększamy. Tak, tutaj nie ma. Nic więcej. Ragika. Ruch. Zwiększymy. Dobra. Haker ma... toleruje Ragikę, tak? A Ragika... Znaczy mniej toleruje Hakerta. No trudno. Przeżyją. Tam zdobyliśmy jakieś rzeczy, ale tak naprawdę tylko jakieś kiepskie dosyć. Gdzie jest to schronienie? Tutaj. Tak? Czy nie? Nie, to jest jakaś nieznana rzecz. Poszedłem w złą stronę. Zdyskałem punkt wiedzy, który wydam na opanowanie pieczonego karpia. No, idziemy. Tu będzie chyba walka z czachą, więc może być trudno. Ale stoczymy tą walkę. Czterech przeciwników, jak się wydaje. Walganwila podciągniemy. Śnieżę Iris. Gdzie jest? Pani strzelająca jest tutaj. Pani strzelająca... O! Tu ją sobie ustawię. Podciągnę. O, będzie bliżej tamtych. Troszkę ich tak w zgrabną kubkę weźmiemy. Jego ustawię tu między nimi, żeby mógł zaatakować dwóch. Dobrze, ma dwóch teraz. W ataku. Oj, łucznik. Przeżyje. Ale strzelać już więcej nie będzie. Próbuję go jeszcze dodatkowo zepchnąć w ten zasięg. Chyba nie trafi w zasięg, ale nieważne. Grega wyślemy, żeby tu poszalał. Konkretnie. Załatwione. Mobilizacja. Dodatkowy ruch, nieco do przodu. I wreszcie zakopiorę. Strzela. Błąd, powinien wyjść z tego pola. Zginie marnie. Przez to. Przez głupotę swoją. A propos zginie. Tu jest pole śmierci praktycznie.
Aha, to już zostało wykonane. Ach, wylazł mi, kurczę, skubaniutki. To ten uderzenie będzie tutaj troszeczkę chyba za darmo. Znaczy na darmo. Winral za daleko stał. No, ale... Jednak nie. Proszę, ładnie. Precyzyjne. No i koniec. Po walce. Zdobycze to tabard banity, wytrych, takie rzeczy, naprawiamy wszystko, plus Winral zdobył nowy poziom. Właśnie, kto tabard dostanie? Winral nie może. Haker dostanie przyzwoity tabard. Wracamy do Winrala, nowy poziom. Harpunnik, to już mamy takie coś, więc może okrzyk bojowy. O, na wszystkich nakłada furię, to jest niezłe. Dobra, to mi się podoba. Będzie heroldem. Zwiększymy jego ruch. Dobrze. Teraz tak. Konopie zbieramy. Otwieramy wytrychem. Jeden wytrych poleciał. Oj, coś ciężko. Dobra, jeden skubelek poszedł. No. Tragika nie daje się schwytać po nakryciu na kradzieży. Jest złodziejem praktykantem. Zdobyliśmy raport wojskowy. To nam da wiedzę. Zdobyliśmy cynowy talizman. Płaska ozdoba przedstawiająca wykonującego swe sztuczki kuglarza. Umiejętność cynowy talizman. Czyli otrzymywano obrażenia od ataków okazyjnych mniejsze o 50%. I intercisa szermierza. Ta złota intercisa wydaje się być wykonana z akhedyjskiej stali, ale jest tylko pokryta farbą. No, jest to jakiś tam hełm. Bardzo fajnie, zaraz to rozdyspujemy. To nie koniec, jeszcze tutaj można szaleć z wytrychem. Dobra, jeden otworzony. I drugi otworzony. Tu mamy jedzonka. Sarnina. Już kończymy zaraz. I teraz tak. Wykorzystamy ten raport wojskowy. To nam da punkt wiedzy. Nałożymy hełm, jeśli ktoś byłby w stanie ten hełm sobie na głowę założyć. Proszę bardzo, jest hełm. I co jeszcze tam było? Punkt wiedzy. No to chyba wszystko. Aha, to jeszcze było. Ten taki elemencik, który przy pasku można mieć. Będzie miała Boria. I na sam koniec to jeszcze wykorzystamy. Baranina, sarnina była akurat teraz się trafiła. A niech będzie. I to już jest wszystko zrobione. Dobra, słuchajcie, i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Graliśmy w War Tales. Dzięki wielkie, to był kanał Gregeneracja. Grał dla Was Greg. Będę wdzięczny za lajkowanie, szerowanie i subskrypcję, a także zapraszam do dołączania na Discorda, gdzie są wszelkie informacje o nowych i planowanych streamingach oraz filmach. Dzięki, trzymajcie się, na razie, pa, pa, pa.